Witam Państwa serdecznie. Kto jest dzisiaj na prezentacji pierwszy raz? Proszę śmiało ręka do góry, żebym miał jakiś obraz tego. Świetnie, przynajmniej 1/3, a myślę, że troszeczkę trochę więcej. Super, proszę Państwa, ta prezentacja jest dla nowych osób. Zanim rozpocznę, powiem kilka słów o sobie, ponieważ prawie połowa osób na tej sali mnie nie zna, więc tak jak powiedział mój przedmówca, pracowałem krótko jako nauczyciel wychowania fizycznego, dokładnie 1 sezon. Później trochę byłem za granicą, 3 lata tam pracowałem fizycznie, a później w Polsce prowadziłem dość dużą firmę, jak na moje możliwości, razem z 2 wspólnikami, zatrudnialiśmy ponad 250 osób. To była firma produkcyjna, a od 8 lat jestem w tej branży. W branży marketingu sieciowego, marketingu społecznościowego, multilevel marketingu, obojętnie jak nazwiemy. W trakcie prezentacji dowiedzą się Państwo, o co tak naprawdę chodzi. I bardzo bym chciał, żeby Państwo dali mi 1,5 godziny szansy na to, żeby tą branżę poznać od tej właściwej strony. Ja w trakcie tej prezentacji odwołuję się do autorytetów. Jeden z nich jest T. Harv Eker. Jeden z lepszych szkoleniowców na świecie, był już w Polsce raz czy 2 razy. On mówi wiele mądrych rzeczy, ale jedną z, powiedział taką, którą ja powtarzam na prezentacjach, T. Harv Eker mówi, że ludzi przed osiągnięciem sukcesu nie hamuje to, że czegoś nie wiedzą. Ludzi przed osiągnięciem sukcesu hamuje to, że coś wiedzą, ale tak nie jest. I to się bardzo tyczy branży marketingu sieciowego, ponieważ bardzo różnie ludzie ją postrzegają. Ja natomiast, tak jak Państwu powiedziałem, jestem 8 lat w tej branży, 5 lat w firmie Monavi. I prawda jest taka, że nie chciałbym niczego innego robić. Jestem do tej branży tak przekonany i wiem, że to działa, że zaprosiłem do tego biznesu moją córkę, zaprosiłem moją siostrę i zapraszam moich najbliższych znajomych. Jeśli chcą skorzystać z tej okazji, jak najbardziej chętnie pomogę. Mówię o tym dlatego, żebyście wiedzieli, że stoi na środku facet, który nie że naczytał się książek, tylko zarabiałem pieniądze na różne sposoby. Ten uważam w tej chwili za najlepszy. Z drugiej strony mam świadomość tego, że jest sporo nowych osób i nie ma propozycji biznesowej jakiejkolwiek, która by wszystkim odpowiadała. Dlatego wiem, że mam nadzieję, że to nie będzie stracone 1,5 godziny. Wiem też, że nie wszyscy się przyłączą, ale mam nadzieję, że od tej właściwej strony poznają branżę marketingu sieciowego czy marketingu społecznościowego. To jest biznes nowej ery, a Robert Kiyosaki mówi biznes XXI wieku. Kto tej książki nie przeczytał, zachęcam. To już jest druga książka, którą pokazuję. Mam świadomość tego, że Polacy czytają średnio 1 książkę, więc może być z tym problem, ale uważam, że warto. Robert Kiyosaki, ostatnia jego książka. Dlaczego uczniowie piątkowi pracują na uczniów trójkowych? Mówi, że to jest jego najlepsza książka. I wszyscy ci rodzice, którzy mają dzieci dorastające, powinni z tą wiedzą się zapoznać, ponieważ tej wiedzy nikt z nas nie dostał w szkole i nasze dzieci też tej wiedzy w szkole nie dostaną. Robert Kiyosaki mówi biznes XXI wieku, a ja to formułuję jako biznes na całe życie. Proszę Państwa, dlatego, że jeżeli ktoś tę branżę pozna, jeżeli się ktoś nauczy tych podstawowych umiejętności, a nie jest ich aż tak wiele, kapitalne też jest to, że ktoś to zaczyna, ma pomoc od tych osób, które są już dłużej w tym biznesie, to już nigdy się tak nie stanie, że w wieku 40 czy 50 lat, jak straci pracę, będzie przeżywał koszmar. Tutaj nikt się nie może zwolnić. Nigdy nie będziesz bez pracy. I zawsze możesz wystartować. Tutaj nie ma znaczenia, ile masz lat, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, jakie masz wykształcenie. To wszystko nie ma znaczenia. Co ma znaczenie? Powiem Państwu jeden z wzorów na sukces. Ich jest wiele, ale jeden z wzorów na sukces mówi, że to S równa się P razy Z. Potencjał razy zaangażowanie. Więc jeśli jest jakiś potencjał i jest zaangażowanie, może być efekt finansowy. Doskonale wiem o tym, że Państwo tu jesteście głównie z powodu pieniędzy. Mogę tak powiedzieć, ponieważ statystyki mówią o tym, że na tego typu spotkania ludzie przychodzą w 97% właśnie z powodu pieniędzy. I o pieniądzach dzisiaj będziemy sporo mówili, bo to jest największa bolączka w większości ludzi w tej chwili. I doskonale Państwo wiedzą, że jeśli ktoś proponuje jakąś usługę albo jakiś produkt, to na się, z czym się nam to kojarzy? Z wydatkami. Tak to wygląda jak na tym slajdzie. Dlatego firmy, ponieważ jest duża konkurencja na rynku, jest mnóstwo produktów, firmy się prześcigają w tym, jak zatrzymać klienta. I są programy lojalnościowe. I myślę, że prawie wszyscy z Państwa jesteście w jakichś programach lojalnościowych. Czy jest ktoś na sali, kto nie jest w żadnym programie lojalnościowym? Proszę śmiało, rękę do góry, jeśli ktoś taki jest. Jest jeden pan. Nie wiem, czy to nie jest ten sam, co 2 tygodnie temu, czy to nie wiem.
No to widzicie, tyle osób na sali, nie wiem, 60 czy 70 czy może więcej i jedna osoba nie jest w żadnym programie lojalnościowym. Każdy z nas ma jakąś kartę ze stacji benzynowej, z jakiegoś sklepu. Kiedyś pan się odezwał, że on nie jest absolutnie w żadnym. Ja sobie zrachowałem, mówię, a jest pan w ZUS-ie? No w ZUS-ie jest. No to też pan jest w takim programie lojalnościowym, tylko że tylko my musimy być lojalni. W drugą stronę to nie bardzo działa, ale też był. I słuchajcie, w tych programach lojalnościowych nie ma nic złego. Powiem wręcz przeciwnie, są z tego korzyści. Jeżeli tankujesz na jednej stacji, zbierasz punkty, nazbierasz odpowiednią ilość, dostajesz jakiś prezent. Jeżeli chodzisz do sklepu, masz kartę, mi się tak przytrafiło jeszcze w tamtym roku, pamiętam, pod koniec roku byłem w sklepie Pierre Cardin, chciałem sobie kupić kurtkę, okazało się, że mam tyle punktów nazbieranych już, że kupując tą kurtkę, buty już miałem praktycznie, no nie sobie za darmo, za te punkty, za to, co już tam kupiłem. Jest to przyjemne, jest to fajne, bo przecież mogłoby z tego nie być nic. Natomiast problem polega na tym, że są to takie gratyfikacje jednorazowe. Raz możemy dostać. Banki podobno też już tak robią. Na pewno mieliście na swojej poczcie informację, że jeśli w Twoim banku ktoś otworzy konto, to dostaniesz 50 czy 100 zł jednorazowo. A jeśli z Twojego polecenia ktoś weźmie kredyt, to może być większa gratyfikacja, nie wiem, 500 czy 1000 zł. Ale jest coś takiego, taki, można powiedzieć, dalsza ewolucja. Program, to o czym dzisiaj będziemy mówili, system prokonsumencki. I żeby wytłumaczyć ten termin system prokonsumencki, kto to jest prokonsument? Prokonsument to jest taka osoba, która promuje system, którym sama jest, którego sama korzysta. I jeśli tu jest połowa osób nowych, to ta druga połowa jest właśnie w takim systemie prokonsumenckim, korzysta z pewnej grupy produktów. Super, bo to są produkty prozdrowotne, branża wellness, czyli coś, co jest na czasie i będzie bardzo, bardzo długo na czasie. I jeśli te produkty zaczniesz polecać, to możesz mieć tanie. Możesz mieć te produkty tanie. Po jakimś okresie, jeśli polecisz większej liczbie znajomych, to możesz je mieć nawet za darmo. Ale jeśli osoby, którym ty polecisz, one polecą to następnym osobom, a ty będziesz ciągle się tym zajmował, to może się okazać, że to będzie dochód pasywny. I to jest kapitalne. Za raz wykonaną pracę otrzymujesz pieniądze przez wiele miesięcy czy lat. I słuchajcie, to nie jest jakaś bajka. Tak naprawdę jest. Ja przyznaję się i przyznaję się niemalże na każdym spotkaniu, że w tej firmie jestem od 5 lat, ale przez półtorej roku nie zrobiłem ani jednego spotkania. Ale co miesiąc, nie, co tydzień, bo ta firma płaci co tydzień otrzymywałem gratyfikację za raz wykonaną pracę. I to jest idea tego systemu, tego systemu prokonsumenckiego. Dobrze by było, żeby w tym systemie były produkty, których my potrzebujemy. Bo są produkty, które kupujemy czasem. Raz je musimy kupić, innym razem nie, ale jest coś, co musimy kupować zawsze, to jest jedzenie. Ja już powiedziałem, że to jest żywność funkcjonalna, coś, co jest nam potrzebne, ale ten slajd, na tym slajdzie jest pytanie, dlaczego powinniśmy zmienić swoje nawyki żywieniowe? Nie wiem do końca, czy wszyscy na tej sali są do tego przekonani, dlaczego mielibyśmy te nawyki żywieniowe zmienić. Ja Państwu podam kilka przykładów, dlaczego powinniśmy zmienić nawyki żywieniowe. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że w 1990 roku zjadaliśmy razem z pożywieniem około 2 kg związków chemicznych szkodliwych dla naszego organizmu. To się bardzo zmieniło. Teraz mamy 2014 i w tej chwili zjadamy ponad 10 kg substancji chemicznych, które są w pożywieniu. A zjadamy tego sporo, bo każdy z nas zjada średnio około tony pożywienia rocznie. Jak to usłyszałem, aż się przeraziłem. I kiedyś, z 50 lat temu na półkach sklepowych było około 500 produktów spożywczych. W tej chwili jest 50 tysięcy. I pewnie zauważyliście, że prawie na każdym jest napisane, że zawiera substancje chemiczne, które w niewielkich ilościach nie są szkodliwe dla naszego organizmu. Ale jeśli to jest na co drugim, to co znaczy te niewielkie ilości? To właśnie jest to, te 10 kg zjadanych w ciągu roku. Syrop fruktozowy. Kiedyś się go spożywało około 1 grama na dobę. Teraz spożywamy go statystycznie 75 gramów. Gluten jest w każdym pieczywie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że gluten uzależnia i robi też w organizmie spustoszenie. Więc tych powodów jest mnóstwo. Otyłość. Mówiło się, że to jest teraz to się nie mówi, że to jest epidemia. To jest pandemia XXI wieku. Otyłość jest w zasadzie wszędzie z wyjątkiem pewnych regionów w Afryce. W Polsce przybywa 400 tysięcy otyłych ludzi każdego roku.
Jednym z członków Rady Naukowej Monavi jest dr Talbot. Dr Talbot, autor 10 książek, jest członkiem wielu akademii w Stanach, osoba bardzo popularna. Jest twórcą filmu Morderca na wolności. No, tytuł brzmi tak, że akurat w Polsce w tej chwili może budzić różne skojarzenia, ale tu nie chodzi o kogoś, o konkretną osobę. Ten morderca na wolności to jest otyłość. To jest to, co Amerykanom w tej chwili najbardziej zagraża. O tym pisze doktor, o tym jest ten film doktora Talbota, który został wielokrotnie nagrodzony. A wiecie, co jest konsekwencją tego, co ludzie robią na co dzień, jak się odżywiają? Właśnie to choroby cywilizacyjne. I wśród nich się wyróżniają dwie. Choroby układu krążenia i choroby nowotworowe. Ale jeszcze sporo innych. Ale pomówmy chwilę o tych dwóch. Okazuje się, że jeśli nawyków żywieniowych nie zmienimy, to jesteśmy statystyczni. Jesteśmy statystyczni, a statystyka jest okrutna. W tej chwili na 10 osób tylko 3 umierają na skutek starości, a 7 umiera na skutek chorób nowotworowych i chorób układu krążenia. I powiem Państwu, nie ma sensu oglądać się na bok, że to może dotyczy sąsiada. Jesteśmy statystyczni. Nie wiadomo na kogo padnie. To jest najnowsze doniesienie Światowej Organizacji Zdrowia. Nadchodzi tsunami nowotworowe. Zobaczcie, myśmy ten slajd dołożyli dosłownie 2 tygodnie temu, bo to się pokazało w prasie, WHO podało taką informację. 2012 – 14 milionów, 2030 – 22 miliony. Ale ludzie często mówią, ale wiesz co, to jest wszystko genetyka, to jest w genach. I mają rację, ale tylko w 10%. Bo naukowcy mówią, że genetyka decyduje o tym w 10%. W 30% decyduje o tym styl życia, to czy mamy stres, a może ktoś podnieść rękę na tej sali, kto wie, że nie ma stresu na co dzień? Jest taka osoba? Nikt nie podniósł ręki? Wszyscy mają co na co dzień stres? Czasami. W związku z tym stresem ludzie mają problem ze snem, podobno 50% Polaków, taka była ostatnia informacja w prasie, 50% Polaków ma problem ze snem. Ale proszę Państwa, w 60% decyduje o tym jedzenie, to co jemy. I dlatego te nawyki żywieniowe na pewno powinniśmy zmienić. Jeszcze kilka poszukań, jak Państwo ciągną. Proszę bardzo. Proszę Państwa, dlaczego to jest tak ważne? Wszyscy, jak tu jesteście, wszyscy wiedzą ze szkoły podstawowej, z lekcji biologii, że wszyscy składamy się z komórek. I to jest informacja oczywista, biliony komórek, ale mało kto już wie o tym, że w każdej minucie naszego życia 2 miliony komórek umiera, a na ich miejsce rodzi się 2 miliony komórek. I dobrze by było, żeby te komórki były dobrze odżywione. I z tym jest problem, ponieważ my każdego dnia potrzebujemy 90 różnego rodzaju składników odżywczych. Mam tu na myśli 60 minerałów, 16 witamin, 12 aminokwasów i jeszcze kilka innych rzeczy. Bo jeśli chodzi o tą lewą stronę, o te makrosubstancje, czyli o białko, węglowodany i tłuszcze, to z tym na ogół nie mamy problemu. Mamy problem z proporcjami. Za dużo jemy węglowodanów. Stąd między innymi ten problem otyłości. Natomiast chodzi o te składniki, które powinniśmy dostarczyć z pożywienia, ale niestety w pożywieniu ich nie ma. Dzisiaj sprawdzałem, to był 1936 rok. Senat amerykański wydał taki dekret czy oświadczenie, że gleby w Stanach są totalnie wyjałowione. Słuchajcie, rośliny biorą minerały z gleby, ale jeżeli rolnik wie, że wystarczy fosfor, azot i potas, żeby wszystko rosło, no to gdzie? Z czasem te wystarczy 10 lat. Żeby w tej glebie nie było tych minerałów, jeśli jest nawożona tylko tymi trzema minerałami. Więc jedyna opcja, skąd my to możemy wziąć, to z owoców i z warzyw, żeby to było jeszcze z upraw ekologicznych. Więc jedyny sposób, żeby przeciwdziałać temu, że jesteśmy cały czas w stresie oksydacyjnym, czyli mamy nadmiar tych wolnych rodników, jedyny sposób, żeby to zneutralizować, to jest dostarczenie odpowiedniej ilości przeciwutleniaczy. I jeśli ktoś nie wie, słuchajcie, ja nie jestem lekarzem, więc nie chcę tutaj podawać jakichś definicji medycznych, ale mówiąc w prosty sposób. Lekarze mówią, że nie ma choroby, w której wolne rodniki nie maczałyby palców. Te wolne rodniki powodują, że komórki są coraz słabsze, że komórki rakowaciają
Jedyny sposób, żeby to zneutralizować, utrzymać poziom przeciwutleniaczy na odpowiedniej ilości. No. Odpowiednią ilość przeciwutleniaczy, żeby utrzymać w organizmie. Możemy to wziąć tylko z warzyw i z owoców w naturalny sposób. Ale problem polega na tym, że te fitoskładniki, te przeciwutleniacze utrzymują się w organizmie średnio około 3 godziny. No niektóre troszeczkę dłużej, do 4, do 5 godzin, ale średnio 3 godziny. Lekarze w Polsce, myślę, że o tym wiedzą wszyscy, albo prawie wszyscy, bo to mówią lekarze, dietetycy, że powinniśmy każdego dnia zjeść przynajmniej 5 porcji warzyw i owoców. Kto z Państwa dzisiaj zjadł chociaż 3 porcje warzyw czy owoców? Jedna pani, kolega, pewnie jeszcze w tym jadłowali. Zobaczcie, tyle ludzi, nikt tego nie robi. Stąd te statystyki. A w tych owocach i warzywach z tym jest też problem, ponieważ w tej chwili już nie ma uprawy, w tej chwili jest produkcja. Wszystko jest pryskane pestycydami, herbicydami, więc jest też dalej problem. Zobaczcie, co się stało na przestrzeni lat. Jak spadła zawartość minerałów i witamin w poszczególnych owocach. To są tylko niektóre przykłady, ale to są cyklicznie robione badania przez Szwajcarów. Rekordzistą tutaj, chciałem jeszcze powiedzieć, że tą prezentację można też zobaczyć w postaci filmików. Są filmiki do tej prezentacji, tam lektor mówi, że banan jest rekordzistą. Jeżeli twój dziadek zjadł kiedyś jednego banana, to dostarczył tyle witaminy B6, że jeśli gdybyś chciał dostarczyć tyle samo witaminy B6, to musiałbyś tych bananów zjeść 20. I od razu przychodzi mi na myśl, ponieważ nie wiem, wszystko co ja mówię, musicie Państwo wierzyć. Pewne rzeczy trzeba zweryfikować. Ludzie z natury są nieufni, sceptyczni, więc ja też taki byłem, dalej taki jestem, więc pewne rzeczy sprawdzam. I Państwu też sugeruję, wygooglujcie sobie profesor Aleksander Ożarowski. To był autorytet w Polsce, w Europie, na świecie. Wszyscy go znali. Wszyscy ci, którzy się interesowali, czy zajmowali zdrowym odżywianiem, medycyną naturalną. Zmarł 2 lata temu, czy 3 lata temu, w wieku 94 lat. I profesor Aleksander Ożarowski mówił wprost. Jeżeli myślisz, że kupując, nie wiem, nawet w sklepie z ekologiczną żywnością produkty, jesteś w stanie dostarczyć to wszystko, co jest ci potrzebne, to trochę się mylisz. Musiałbyś zjeść 50 kg różnego rodzaju produktów. To jest to po prostu nierealne. Dlatego on mówi, w dzisiejszych czasach na tą żywność funkcjonalną, on mówi suplementacji, ja nie używam słowa suplementacja celowo, ponieważ bardzo różnie to się ludziom kojarzy i 75% ludzi, to pokazała sonda, błędnie kojarzy suplementację, ludzie nie wiedzą, co to jest, ale umówmy się, suplementacja to jest uzupełnienie naszego odżywiania, dodanie tego, czego nie ma w normalnym pożywieniu. Podsumowanie tego wszystkiego, o czym powiedziałem, bo jest takie. Zobaczcie, jak to w tej chwili wygląda, jak to się zmieniło na przestrzeni lat. Spadek zawartości odżywczych w poszczególnych produktach i wzrost zgonów z powodu chorób tak zwanych cywilizacyjnych. 70%. To jest, proszę Państwa, przerażające. A na podsumowanie tego jest takie zdanie, które powiedział Hipokrates kilkaset lat przed naszą erą. Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywienie. Innym członkiem Rady Naukowej Monawi jest dr Clayton. Dr Clayton mówi to teraz. Niedawno był wykład w Polsce i ja to wziąłem z tego wykładu. To mówi, jako społeczeństwo, jako ludzie, jeszcze nigdy nie byliśmy tak niezdrowi. I mówi, można to zmienić, ale tylko poprzez jedzenie, nie poprzez lekarstwa. Zobaczcie, kiedyś to powiedział Hipokrates, wiele, wiele lat temu, teraz to mówi naukowiec amerykański. Zresztą też bardzo popularny w Stanach. Problem na pewno jest. Te nawyki żywienia powinniśmy zmienić, jeśli nie chcemy być statystyczni. I proszę Państwa, Monawi ma rozwiązanie. Ta firma ma rozwiązanie. Nie chcę powiedzieć, że to jest jedyne rozwiązanie. Ja z niego korzystam, odkąd firma jest, od 5 lat. Suplementuję się ponad 10 lat. Mam w tej chwili 56 lat. Nie mam żadnej dolegliwości. Świetnie się czuję i jestem przekonany, że w dużej mierze jest to zasługa tego, że od dawna zwracam uwagę na to, co jem. I tak jak powiedziałem, tej żywności funkcjonalnej używam już od ponad 10 lat. Wszystkie produkty Monawi są na bazie jagody acai. I oczywiście kilka osób na tej sali, nowe osoby, mogą pierwszy raz słyszeć o jagodzie acai, ponieważ przed Monawi, przed 9 laty w Europie, nawet w Ameryce, nikt nie słyszał o jagodzie acai.
Ona rośnie tylko w Brazylii, w dżungli amazońskiej, ale za sprawą tego pana, doktora Aleksandra Schausa, on jest jednym z najlepszych specjalistów na świecie, jeśli chodzi o Amazonię, o rośliny, o owoce tam rosnące. I czysty przypadek sprawił, będąc w Portugalii w muzeum, zobaczył obrazy czy ryciny, gdzie ludzie czcili zbiory jagody Açaí. Zainteresował się tym. Badał ją przez 10 lat. I wyniki okazały się rewelacyjne. I dopiero potem powstała koncepcja stworzenia tej firmy i rozpropagowania tego produktu na bazie tych produktów, trzeba powiedzieć, bo to już jest cała gama, na bazie jagody Açaí. To jest wyjątkowy owoc, ponieważ te fitoskładniki, to o czym już wcześniej powiedziałem, jest ich na świecie około 6 tysięcy. W tej jagodzie, w tym małym owocu jest jej 3 tysiące. Jest to najsilniejszy przeciwutleniacz, jaki do tej pory wynaleziono, przebadano. I na to są oczywiście badania, między innymi badanie z laboratorium w Braunschwiku, jedno z najbardziej prestiżowych na świecie, jeśli chodzi o przeciwutleniacze. Ci, którzy chcieliby zgłębić wiedzę na temat jagody Açaí, jest tu dużo ciekawych informacji. Są też informacje, przez które trudno przejść, trzeba być biologiem czy chemikiem. I tak jak powiedziałem, ja już, prezentacja jest powiedzmy w jednej trzeciej, już trzecią książkę promuję i wiem, że może być problem z przeczytaniem, to nie musi być ta ulubiona, jeśli średnio czytamy jedną książkę, ale jest to rozdział 9, dosłownie kilka stron odnośnie jagody Açaí i wystarczy przeczytać właśnie te informacje o jagodzie Açaí. Ona rośnie w bardzo trudnych warunkach, tak jak powiedziałem, na palmach 10-12-metrowych, zalewana jest wodą, prawie że na równiku, więc te warunki są ekstremalne, dlatego wytworzyła tak silny mechanizm obronny. I się okazuje, że jest najsilniejszym przeciwutleniaczem i jest taka skala ORA, która o tym mówi. I jest jeszcze kilka innych przeciwutleniaczy. No, żurawina jest dobrym przeciwutleniaczem, wszystkie ciemne owoce są dobrymi przeciwutleniaczami, ale w tej skali ORA one mają 100, 150, 200, niektóre 300. Jagoda Açaí ma ponad 1000, 1024. Więc jest wyjątkowa. Ale żeby tą sprawę do końca wyjaśnić, ktoś kiedyś mi zarzucił, oczywiście informacje sprawdzi, a faktycznie okazuje się, o tym mówią fachowcy, ci, którzy się zajmują przeciwutleniaczami, że najlepszy przeciwutleniacz nie będzie nigdy tak skuteczny, jak przeciwutleniacze pochodzące z wielu źródeł. Dlatego jak przejdziemy do produktu, to oprócz tej jagody Açaí, w tym pierwszym produkcie, który teraz przedstawię, jest jagoda Açaí i 18 innych owoców. I kilka z nich też jest bardzo dobrymi przeciwutleniaczami. Jagoda Açaí i 18 innych owoców. To jest skład tej butelki. I proszę Państwa, no, czasem się w to bawimy. Dzisiaj nie będziemy tego robili. Jest sporo osób. Szanuję Państwa czas i swój. Sami sobie odpowiedzcie. Kiedy ostatnio jedliście borówkę amerykańską, wiśnie, granat, winogrona? Jak ktoś mówi, że jadł, to wtedy pytam o pasiflorę. Najczęściej nikt nie wie, co to jest. Jest w składzie też tej butelki. Ta różnorodność, to jest bardzo ważne. I oczywiście ten fakt, że te przeciwutleniacze utrzymują się tylko 3 godziny w organizmie i to, że co minutę 2 miliony komórek umiera, rodzi się 2 miliony nowych, warto zadbać o to, żeby one były dobrze odżywione. Proszę Państwa, od tego się wszystko zaczęło. Ja dzisiaj przywiozłem taki artykuł, gdyby ktoś chciał, mam go w komputerze, mogę go wysłać. Doktor się nazywa dr Nils i dr Nils mówi, ja jestem lekarzem, nie chciałby się ze mną spotkać, jestem lekarzem ostatniego kontaktu. I on mówi, co wyróżnia ten produkt? On ten wywiad z nim był zrobiony, on jest też na YouTubie, druga część, kiedy był tylko ten produkt. Czym on jest taki wyjątkowy? On mówi, że on jest napakowany przeciwutleniaczami i substancjami przeciwzapalnymi. Dlatego jeśli będziesz go regularnie używał, jeśli wprowadzisz go do swojej diety i będziesz go codziennie używał, to on opóźni, wyhamuje procesy utleniania. W związku z tym też proces starzenia nie będzie postępował tak szybko. Tak mówi ten doktor. Możecie oczywiście ten artykuł przeczytać. Tak jak powiedziałem, jagoda Açaí w 25% jest w składzie tej butelki i 75% to jest 18 innych owoców, które wcześniej widzieliście. Nie ma żadnych przeciwwskazań. To mogą pić kobiety w ciąży, mogą pić dzieci, dosłownie wszyscy. Ale jak już masz 20-30 lat, to dobrze pomyśleć o tym produkcie. Skład jest ten sam, ale jest jeszcze glukozamina. I powiem Państwu, Monavi jest o krok przed konkurencją, dlatego że 98% glukozamina na polskim rynku jest pochodzenia zwierzęcego, ze skorupiaku. Tu jest glukozamina pochodzenia roślinnego.
Ona się lepiej wchłania, lepiej działa. I teraz obojętnie co mu powiedział, to najlepiej by przemówiły przykłady. Tych rekomendacji z polskiego rynku, bo kiedyś jeszcze na początku, kiedy tego nie mieliśmy, mieliśmy tylko rekomendacje z rynku amerykańskiego. Mnóstwo sportowców, ludzi, którym to pomogło. Właśnie na stawy, zwiększa ruchomość w stawie i powoduje, że ustępuje ból. I powiem Państwu, że odkąd 3 miesiące temu chyba na naszym spotkaniu był Grzegorz Pilarz. Nie znałem go w ogóle, znałem jego brata. Grzegorz Pilarz to jest siatkarz pierwszoligowy. I kiedy się sezon tamten poprzedni kończył, poszedł do lekarza, ponieważ miał już tak go bolały kolana, że no, musiał iść do lekarza. Jeden lekarz mówi, panie Grzegorzu, nie ma innej opcji, tylko operacja jednego i drugiego kolana. Drugi lekarz to samo. Jego brat Arek mówi, słuchaj Grzegorz, pij to, masz 4 butelki, zaczął pić. Po 3 butelkach kolana przestały go boleć. Pił to jeszcze 2 albo 3 miesiące. Co się okazało? Poszedł do lekarza, było ciężko uwierzyć lekarzom, co są jego wyniki. On do dzisiaj gra w siatkówkę. I wiecie co? Było tyle osób, ile dzisiaj. Padło pytanie na salę do wszystkich uczestników, czy ktoś ma jakieś pozytywne doświadczenie z używaniem produktów Monavi. I on stał jako pierwszy, że on by mógł coś powiedzieć. Wysoki facet, 2 metry wzrostu, wyszedł na środek i mówi, że gdyby on nie był zawodowym siatkarzem, to byłby na pewno czarnym diamentem w Monavi. Czarny diament to jest bardzo wysoka pozycja. Po prostu on sam na własnym organizmie przekonał się, jak to działa. I powiem Wam, że czasem ciężko uwierzyć w tego typu sytuacje, ale akurat tak się złożyło, że ja byłem, nie wiem, miesiąc albo 2 miesiące po przeczytaniu artykułu o chorobie zwyrodnieniowej stawu. Artykuł oczywiście też mam w internecie, autor jest bardzo wiarygodny, ponieważ ta bibliografia to są wszystko badania naukowe, odwołuje się i podaje konkretne źródła. I on mówi wprost, że choroba zwyrodnieniowa stawów to jest kura znosząca złote jaja farmacji i kończy do granic przyzwoitości. I potem to tłumaczy. Wszystkie preparaty, które są na rynku, działają przeciwbólowo. Idziesz do lekarza, bo cię bolą stawy. Dostajesz tabletki przeciwbólowe i przestaje cię boleć. Ale za 2-3-4 miesiące choroba wraca. No więc idziesz, dostajesz inne tabletki, mocniejsze. To się powtarza. On to tłumaczy. Każda kość jest zakończona substancją gąbczastą. I jeśli na skutek treningu intensywnego, albo jakiegoś urazu, wypadku, albo złej diety, ta substancja gąbczasta zostanie uszkodzona, zaczyna cię boleć. I on na to jest długi. Na koniec pisze, mówi, na deser zostawiłem dla ciebie coś najbardziej interesującego. Jeżeli poczujesz tego typu dolegliwości, to zaopatrz się w dobrą glukozaminę, którą będziesz doustnie przyjmował. Twoja choroba się zatrzyma. A jeśli ta substancja gąbczasta jeszcze jest w odpowiedniej ilości, to nawet może się ten proces odwrócić. I to mi kapitalnie się zgrało z tym, co mówił ten Grzegorz Pilarz. W jego przypadku to nastąpiło, ponieważ gra dalej w siatkówkę. Ta substancja gąbczasta u niego się odbudowała. I w sensie takich rekomendacji jest cała masa. Ale ten biznes polega też na zaufaniu. Zapraszają znajomi, znajomych, bo mają doświadczenia z tym produktem. I następny produkt, taki niepozorny, ja nigdy nie piłem energetyków, a teraz piję je bezkarnie, nie na potęgę, ale używam często. Używam często i mnóstwo moich znajomych też używa i robię zbiorcze zamówienia, bo to się najlepiej opłaca. Dlaczego? Ponieważ jest całkowicie naturalny. Jeśli jeszcze nie mówiłem, to powinien to być na początku. Wszystkie produkty Monavi są całkowicie naturalne. Rada Naukowa czuwa nad tym, żeby wszystkie produkty, które wchodzą na rynek, powodowały, że ludzie będą się lepiej czuli. Czym on się wyróżnia? Od tych, które są do kupienia, nie wiem, na stacji benzynowej, w sklepie spożywczym, w restauracji. Naturalny. Właśnie. Produkt jest całkowicie naturalny. Cukrem jest izomaltuloza. Kiedy to wchodziło na rynek, ta izomaltuloza była czymś zupełnie nowym. Szukałem w internecie jakiś świetny wynalazek. To się okazało, że izomaltuloza składa się z fruktozy i z glukozy. Ale te wiązanie między fruktozą i glukozą jest tak silne, że ten cukier 5-6 razy dłużej rozkłada się, wchłania się do krwi. W związku z tym nie ma gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi, to jest bardzo ważne. Kofeina, która tu jest zawarta, też jest naturalna, nie syntetyzowana. Więc smak masz, nie spotkałeś nikogo, to będzie, że nie smakuje. Tu jest zagoda acai, kilka innych owoców, naprawdę musisz spróbować, żeby stwierdzić, czy to jest smaczne i mi smakuje. Ja nie mówię, że mamy to polecać dzieciom, ale jeśli masz się mieć energetyka, to sugeruję, że taki naturalny na pewno jest lepszy. I jest kolejny produkt, to jest nasz najnowszy produkt, Balance. Ja już wspomniałem, że mówiąc o tym stresie, o tym stylu życia,
że ponad 50% Polaków ma problem ze snem. Jak to działa? Jest to też całkowicie naturalne. Nie mogę powiedzieć na sobie, bo tego akurat preparatu nie używałem, ponieważ przykładam głowę do poduszki, zaraz zasypiam, więc jest mi to raczej niepotrzebne, ale powiem wam też historię, bo ludzie lubią przykłady. Chodzi o to, że zaczęło się w zasadzie, jeśli ja się tym zainteresowałem, zaczęło się od tego, że w Niemczech jest młody chłopak, ma 30 parę lat, jest też na jest na wysokiej pozycji i spał po 8 godzin, ale budził się zawsze zmęczony. Śpię 8 godzin, ale jestem zmęczony. Dowiedział się o tym produkcie. I ja opowiem wam historię, ale chcę, żebyście też wiedzieli, że to wszystko jest zmierzalne. Są na rynku opaski. W Monawie jeszcze ich nie ma, ale można je kupić. I ta opaska monitoruje twój organizm. Co między innymi monitoruje, bo monitoruje wiele parametrów, ale między innymi podłączysz ją do iPhone'a albo do komputera i dowiesz się, ile ty miałeś głębokiego snu każdej nocy. I ten właśnie chłopak z Niemiec miał tego głębokiego snu bardzo niewiele, 20 czy 25 minut. Zaczął tego zażywać i powiedział nam, że dosłownie po kilku dniach to się zwiększyło dwu czy trzykrotnie. Jego samopoczucie zupełnie inne. Tu jest jedna kapsułka na dzień, jedna kapsułka na noc. To nie jest, słuchajcie, preparat, który ma ogłupić, będzie ci wszystko jedno i nie masz stresu, bo chodzi o to, że ten stres ja znam potrzebę. Ten wykres to pokazuje. Chodzi o to, że to jest ten optymalny stres, ten środkowy odcinek. I wtedy celem jest pozostanie na tym poziomie wydajności. Wtedy masz największą wydajność. Kiedy ten stres jest za niski, za mały, że nie masz w ogóle stresu, no to czujesz znudzenie, można powiedzieć, no nie czujesz, że żyjesz, tak? Ale kiedy on jest za duży, no to inne rzeczy za tym się, że tak powiem, ciągną, jakieś załamania psychiczne i tak dalej. Więc chodzi o to, żeby ten stres utrzymać na tym poziomie. I ta kapsułka na noc macie uspokoić, ta kapsułka na dzień macie pobudzić. Wszystko na bazie naturalnych składników. I jest jeszcze jeden produkt, to jest mój, można powiedzieć, ulubiony. Ja się bez niego nie ruszam z domu, bo to będzie dzisiaj moja kolacja. Zawsze to z sobą wożę. Dwie miarki albo trzy miarki. Dwie miarki dla kobiet, trzy miarki dla mężczyzn. 200 kalorii albo 300 kalorii. Ale jest oczywiście bardzo ważne, ponieważ mówimy na to produkt kontroli wagi. Jest tutaj albo smak waniliowy, albo smak czekoladowy. Ze 190 produktów wysłanych do amerykańskiej Komisji Olimpijskiej ten został uznany jako jedyny, za najlepiej zbilansowany, czyli białka, węglowodany i tłuszcze. Ale co oprócz tego? Ten produkt utrzymuje poziom cukru przez kilka godzin między 80 a 120. Ci, którzy mają z tym problem, wiedzą, o czym mówię. To jest ten najwłaściwszy poziom, między 80 a 120. Wyłącza ośrodek głodu w mózgu na kilka godzin, na 3 godziny. Tego pana oczywiście, no to osoby nie znają, bardzo propaguje ten produkt na całym świecie. On i dr Clayton mówią w ten sposób, że gdyby ludzie wiedzieli, co jest w tej paczce, wszyscy by tego używali. Mówią wprost, jeden z twoich pięciu posiłków, tyle powinniśmy dziennie jeść, jeden z twoich pięciu posiłków zastąp tym szejkiem. To będzie twój najbardziej wartościowy posiłek. Dlaczego? To jest zbilansowanie, o którym powiedziałem. Oprócz tego zawiera 26 najbardziej potrzebnych witamin i minerałów. Dlaczego to wszystko jest tak ważne? Ponieważ najczęściej, powiedziałbym w 70%, nawiązując do tych zgonów, wygląda to w ten sposób. 25% to są składniki odżywcze, a 75% to są kalorie. I to nie jest za dobrze. Tak się odżywiając, a tak się odżywia większość, efektem bocznym czy następstwem tego jest otyłość. To jest oczywiste. I co wtedy ludzie robią? Ludzie wtedy robią najczęściej tak. Stosują tą najprostszą dietę MZ. Doskonale ją znacie. Jest najstarsza i najgłupsza. W ten sposób schudniesz. Ja mam serdecznego przyjaciela. Mamy bardzo dobre relacje. Ale on i tak nie słucha tego, co ja mówię, tylko on stosuje właśnie taką dietę. Raz w roku czy dwa razy w roku. Praktycznie dziennie się widzimy, albo dziennie jesteśmy w kontakcie. Teraz też chudnie. Je rano płatki i wieczorem coś jeszcze. Słuchajcie, to nie jest dobra opcja. Ponieważ organizm nie da się oszukać. Jeżeli nie jesz dłużej niż 3, 4, 5 godzin, trzustka wydziela glukagon. To jest taki hormon, który działa odwrotnie niż insulina. Mózg musi dostać cukier. I wtedy z mięśni. Spala mięśnie i dostarcza cukier do mózgu. Wtedy tracisz wagę, ale niszczysz swój organizm. Więc to nie jest dobra dieta. Zawsze kończy się efektem jojo. Powinno to wyglądać tak. 75% składniki odżywcze, a 25% kalorii.
kanapie. Te produkty mają temu pomóc. Ja nie mówię, żebyście zrobili rewolucję w swoim życiu, ale żebyście na ten problem zwrócili uwagę. Czy jesteś chudy, czy jesteś gruby, też się to Ciebie tyczy. Bo jeśli permanentnie w Twoim organizmie występuje brak jednego minerału, jednej witaminy, to się kończy chorobą. Bardzo często, najczęściej. Powiem Wam prosty, prosty przykład. Wszyscy znamy witaminę C. Nasz organizm jej nie produkuje. Norma unijna mówi o 40 mg, a tak naprawdę powinniśmy jej przyjąć przynajmniej 200 mg. A brak tej witaminy C? Słuchajcie, ile ludzi ma problem z cholesterolem? Co daje lekarz? Lekarz daje tabletki na obniżenie cholesterolu. Dlaczego? Bo lekarze o suplementacji niewiele wiedzą. Natomiast ten podwyższony cholesterol to jest mechanizm obronny naszego organizmu. Tam nastąpiły mikropęknięcia i ten cholesterol to zakleja. I to nie jest wysane z palca, tylko można się wrócić wiele lat wstecz i znacie taką chorobę szkorbut. Teraz jej nie ma, kiedyś była. Tysiące marynarzy wykuwało w rejs i wszyscy umierali, wykrwawiali się wewnętrznie. Bo oni przez wiele miesięcy nie mieli w ogóle witaminy C. I jeśli chodzi o cholesterolem, ja sugeruję, zacznij od dużych dawek dobrej witaminy C. Nie tej syntetycznej, nie tej prawoskrętnej. To musi być witamina C lewoskrętna. Ale to jest nie temat na tą prezentację, ale jak już zacząłem o tej witaminie, o tych brakach. Słuchajcie, nie jest to drogie. Taki shake, ten, co ja sobie dzisiaj wypiję na kolację, to jest 8 zł. I to nie jest wydane ekstra 8 zł. Ja na to zwracam uwagę, bo ludzie myślą, że będą musieli ekstra wydać. Taka paczka to jest na miesiąc, 28 porcji. Ale to nie są ekstra wydane pieniądze. Ponieważ jeżeli ja, wracając stąd, na pewno będę troszkę głodny. Staram się jeść co 3 godziny, 3, co 4, jak wypadnie, ale staram się tak pić posiłku. Więc słuchajcie, po drodze mam McDonalda, mogę zjechać i za 8 zł, co ja mogę tam zjeść? Kawa i ciastko, tak? Albo, nie wiem, podroga, frytki. I najem się. Słuchajcie, jest różnica między najedzeniem się, a odżywieniem. Bo najeść się możesz bułkami. Tylko twój organizm nie dostanie nic wartościowego. Tam brakuje witamin i minerałów. Więc jeśli bym tego nie kupił, to kosztuje 8 zł, to kupię coś innego, co będzie kosztowało też na pewno 8 zł. Ja staram się dwie takie porcje dziennie jeść. Pierwszą na pierwsze albo drugie śniadanie. I potem wieczorem na kolację. Czasem jedna, czasem dwie porcje. Dlaczego? Ponieważ tak jak powiedział Mark McDonald, że wiem, że to jest, jak zastąpi jeden posiłek tym shake'iem, to jest najbardziej wartościowy posiłek tego dnia dla mnie. I słuchajcie, też nie chodzi o to, żeby dać się zwariować i teraz wszystko odstawiamy i tylko Monavi i shake'i. Nie, kompletnie nie o to chodzi. Nie musicie wiele zmieniać, ale powiem Wam dla mojego serdecznego kolegi z Tychów. Ważył 2,5 roku temu 165 kg, teraz waży 72. Zaczął pić te szejki, zaczął pić soki i nie chcę powiedzieć, że to spowodowało cuda. Nie, to była dla niego inspiracja. Zaczął myśleć o tym, jak on żyje. W tej chwili mówi, że ma długie życie. Waży 72 lata, Tycha jest jezioro Patrocane, on dziennie biega. Ja mówię, jak długo biegasz? Aż mi się znudzi. Ale nie mógł chodzić. Ja się z nim spotykałem w saunie czasem. To miał problem, żeby wejść na to górne piętro. Także te produkty zmieniły jego życie. Jecie owoce? To jecie. Ale Amerykanie mówią tak, polscy lekarze, dietetycy mówią przynajmniej 5 porcji warzyw i owoców każdego dnia. Amerykańskie badania, najnowsze, mówią o tym minimum 10 porcji warzyw i owoców każdego dnia. Przy czym porcja to jest na przykład jedno jabłko, tak? Jedno jabłko, czy garść czegoś innego. Więc zjesz jabłko, zjesz pomarańcze, okej. Okay. Ale uzupełnij to jeszcze Monavi, które jest napakowane tymi przeciwutleniaczami i substancjami przeciwzapalnymi. Jeśli napój energetyczny, ja wybrałem, wolę ten, wiele osób w tej sali też na pewno, odkąd kto jest na rynku, nie pije Red Bulla czy inny. Tak więc produkty Monavi są idealnym uzupełnieniem naszej diety. I oczywiście trzeba za to zapłacić. To wszystko już powiedziałem, no 8 zł to kosztuje, ale słuchajcie, jeżeli to hasło jest, pij i zarabiaj, można wdrożyć do działania, może to się może stać rzeczywistością, to robi się pięknie. I wierzcie mi, że tak jest. Bo jeżeli ktoś zna te wszystkie dane WHO, zna te statystyki z GUS-u, to słuchajcie, to no, tylko ignorant nie weźmie sobie tego do serca. Chyba, że nie wiem, jakiś idiota zamknie oczy i zatka uszy, mnie to nie dotyczy. Ale słuchajcie, z idiotą tego biznesu nie zrobicie, to jest pewne. Więc szukamy ludzi takich, jak my jesteśmy, którzy czegoś szukają, chcą coś zmienić, a przy okazji też zadbać o własne zdrowie, albo na odwrót. Zadbać o swoje zdrowie i przy okazji skorzystać na tym finansowo. Ale żeby tak się stało, powiem Państwu, jest bardzo ważny element tej prezentacji. Na czym tak naprawdę polega marketing sieciowy, marketing społecznościowy, czy ten system prokonsumencki? Jak ktoś tego nie zrozumie, oczywiście bazą, podstawą, fundamentem
są sprawdzone, dobre produkty. Musisz mieć takie przeświadczenie. Musisz być pewny, że to, co proponujesz swoim znajomym, sam tego używasz i że to jest super. Tak? Dlatego niektórzy robią swoje prywatne dochodzenie. Oni muszą sprawdzić, dają to babci, dziadkowi, wujkowi, którzy są chorzy. I dopiero jak się przekonają, nie wystarczy im to, co się wydarzyło przez te 9 lat. To się wydarzało bardzo dużo, mnóstwo, tak jak powiedziałem, rekomendacji. Więc chciałem teraz, żebyście Państwo zobaczyli krótki film, który mówi o tym, jak ta branża się zmieniała na przestrzeni lat. Ponieważ ta branża ma ponad 50 lat. A często jest tak, że ludzie to kojarzą ze sprzedażą. Co ja teraz mam biegać z butelkami, z jakimiś produktami i sprzedawać? Ja dzisiaj tego jeszcze nie mówiłem. Słuchajcie, w tej firmie nikt nie musi sprzedawać. Powiem Wam nawet, że tutaj nawet nie ma miejsca na sprzedaż. Ponieważ każdy kupuje te produkty w tej samej cenie. Czy jesteś, tak jak ja, 5 lat w tej firmie? Czy jesteś od wczoraj, albo wystartujesz jutro? Wszyscy mamy produkty w tej samej cenie. Super, ponieważ tylko 5% ludzi lubi sprzedawać. 95% lubi, więc nie musicie sprzedawać. Ja będąc na pozycji błękitnego diamenta, nie sprzedałem ani jednego produktu. I nie sprzedaję. Ograniczam się do własnej konsumpcji. I każdy kupuje tylko tyle, ile uważa za stosowne. Dlatego zobaczcie ten krótki film odnośnie ewolucji marketingu sieciowego. Marketing sieciowy należy do branży sprzedaży bezpośredniej, która powstała ponad 100 lat temu w drodze ewolucji modelu marketingu sprzedażowego. Jeśli myślimy o marketingu sieciowym, to najczęściej nasze wyobrażenie dotyczy modelu dystrybucji, w której handlowiec oferuje swoje towary klientom. Ten stereotyp myślenia bierze się z historii powstania całej branży sprzedaży bezpośredniej, do której należy również marketing sieciowy, a przede wszystkim z faktu, że praktycznie nie istnieje w Polsce edukacja na ten temat. Narodziny branży datuje się na rok 1903. Wtedy to powstała pierwsza firma, która wprowadziła sprzedaż bezpośrednią poprzez zatrudnienie przedstawicieli handlowych. Ich zadaniem była sprzedaż towarów oferowanych przez firmę, a wynagrodzenie było uzależnione od wielkości zrealizowanej sprzedaży. W ciągu kilkudziesięciu kolejnych lat dobrzy sprzedawcy zaczęli uczyć innych sprzedawców swojego rzemiosła, za co byli wynagradzani w systemie prowizyjnym, otrzymując procent od sprzedaży wykształconych przez siebie sprzedawców. W 1959 roku powstała pierwsza firma marketingu sieciowego, gdzie strategia sprzedaży została zastąpiona strategią budowy sieci. Wtedy też powstał pierwszy plan wynagrodzeń, obejmujący 4 poziomy. Dalszy rozwój marketingu sieciowego, uwzględniający potrzeby społeczne, a także fakt, że co najmniej 95% ludzi nie lubi sprzedawać, a za to wszyscy lubią kupować, spowodował przekształcenie marketingu sprzedażowego w marketing konsumpcyjny. Aby dobrze zrozumieć ten mechanizm, należy odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie. Skąd biorą się pieniądze na wynagrodzenie prokonsumenta? W tradycyjnym modelu biznesu firmy oferujące produkt lub usługę muszą dotrzeć do nas, konsumentów. Aby temu sprostać, budują system dystrybucji. Sklepy, hurtownie, logistyka. Oczywiście niezbędnym czynnikiem, abyś mógł dowiedzieć się o istnieniu produktów, jest reklama. To wszystko rodzi koszty, dochodzące do 70% końcowej ceny produktu. Ten dodatkowy koszt jest zawarty w cenie detalicznej, a pokrywa go konsument, czyli ty. Nabywając różnego rodzaju dobra, często świadomie czy też nieświadomie, rekomendujesz to, z czego jesteś zadowolony, swoim znajomym, przyjaciołom i w ten sposób budujesz społeczność używającą tego samego produktu lub usługi co ty. Zastanów się, ile razy poleciłeś komuś film w kinie, dobrą restaurację, kosmetyczkę, fryzjera czy też jakiś konkretny produkt. Robisz to niemal każdego dnia ku zadowoleniu sklepów, hurtowni i oczywiście firmy. A co ty z tego masz? Nic. Oprócz od czasu do czasu dobrego słowa wdzięcznego kolegi. Dlaczego tak jest? Nawet gdyby firma chciała cię wynagrodzić, to nie ma jak, ponieważ jesteś dla niej całkowicie anonimowy. W dzisiejszych czasach nie ma problemu, aby z łatwością nadać tobie i twoim znajomym numery identyfikacyjne w ramach zintegrowanego systemu informacyjnego. Dzięki temu jesteś rozpoznawalny, a firma może zrezygnować z drogiego systemu dystrybucji i wysyłać produkt bezpośrednio do ciebie i twoich znajomych. Aby właściwie zmotywować ciebie i twoich znajomych do coraz częstszego rekomendowania produktów, których używasz, firma uwolnione koszty może przeznaczyć na wynagrodzenie za pomoc w rozbudowie sieci konsumenckiej.
Tworzony jest plan marketingowy, czyli algorytm podziału części zaoszczędzonych przez firmę środków pomiędzy osoby, które polecały jej produkty. Najwięcej otrzymuje nie ten, kto jest najwyżej w organizacji, lecz ten, kto przyczynił się do powstania największej sieci prokonsumenckiej. Co najważniejsze, takie wynagrodzenie ma charakter stały, to znaczy jest wypłacane teraz i w przyszłości, za każdym razem, kiedy w zainicjowanej przez Ciebie grupie nastąpił zakup produktu. W ten sposób budujesz aktywa, a stworzona przez Ciebie sieć może stać się źródłem kapitału, pozwalającym Ci w przyszłości zostać inwestorem. W dalszym ciągu prezentacji poznaj firmę działającą w tym modelu biznesu. Zapoznaj się z jej produktami, które są sprawdzone i chętnie kupowane przez prokonsumentów oraz planem marketingowym, który doprowadził do uzyskania niezależności finansowej kilka tysięcy osób zaledwie po 8 latach działalności firmy. Proszę Państwa, wszyscy słyszeli? Ponieważ ten sterownik nam przestał działać i nie mogliśmy zrobić głośniej. Ale jeszcze ten film podsumuję krótko, ponieważ to jest ważna część tej prezentacji. Można powiedzieć, wszystko jest ważne. Produkt jest ważny, zarabianie pieniędzy jest ważne, ale bez zrozumienia tego, jak działa ten system, czyli marketing sieciowy, czy program konsumencki, prokonsumencki, trudno byłoby wystartować. Bo czasem spotkacie się z czymś takim. No tak, opowiadam o tych produktach, ale jak one byłyby takie dobre, to by były w sklepach. Tak możecie usłyszeć od ludzi, którzy nie mają, pierwszy raz się z tą branżą spotkali, bo przecież nie każdy przeczytał książkę Roberta Kiyosakiego Biznes XXI wieku i to jest oczywiście normalne. Przynajmniej tych produktów nie ma w sklepach, ponieważ to jest inny rodzaj dystrybucji. 40 tysięcy firm na świecie zdecydowało się na inny rodzaj dystrybucji. Na czym on polega? No na tym, że producent wysyła produkty bezpośrednio do klienta końcowego. To jest ta różnica. Ludzie się pytają, a skąd się biorą pieniądze w marketingu sieciowym? No właśnie z obrotu, z tych zaoszczędzonych elementów. Słuchajcie, w tradycyjnym handlu hurtownia musi zarobić, sklep musi zarobić, reklama kosztuje. I jak któraś z pani idzie do sklepu i kupuje sobie bluzkę, która kosztuje 100 zł. Idzie do kasy, płaci 100 zł, super. Przecież nie myśli o tym, że koszt wyprodukowania tej bluzki i marża producenta to jest raptem 30, góra 50%. Ale przeważnie 30. A nie płaci 30 zł, płaci 100 zł. Dlaczego? Bo przecież reklama kosztowała. Hurtownia musi zarobić, pracownikom trzeba zapłacić, to samo ze sklepem. Wszyscy muszą zarobić. Tutaj jest inaczej. Producent wysyła bezpośrednio do klienta. Te zaoszczędzone pieniądze są na wynagrodzenie dla dystrybutorów. Jak to wygląda w tej firmie? 50%, czyli 50% zabiera firma. Jeżeli coś kosztuje 100 zł, 50% zabiera firma. To jest jej koszt, to jest jej zarobek, wszystko co z tym związane. A 50% wraca na wynagrodzenie dla dystrybutorów, dla ludzi, którzy się przyczynili do sprzedaży. Nie ci, którzy sprzedali, przyczynili się do sprzedaży, bo sprzedaje tylko firma Monavi. My tylko sprzedajemy informacje, my tylko o tym opowiadamy. I zobaczcie, jeśli firma do tej pory zrobiła ponad 3 miliardy dolarów obrotu, to 1,5 miliarda zostało przeznaczone na wynagrodzenia dla dystrybutorów. I kiedy Monavi wprowadziło ten system prokonsumencki, zobaczcie jeszcze w krótkim, dwuminutowym filmie, co się wydarzyło w Stanach, bo to wszystko dotyczy Stanów, bo to się wszystko wydarzyło w Stanach. Europa dopiero startuje, Polska jest pierwszym krajem. Marketing społecznościowy to system prokonsumencki. Zupełnie nowy sposób dystrybucji produktów. Możesz generować dochody poprzez rozwijanie społeczności używającej produktów, których sam używasz. W marketingu społecznościowym kluczowym wyborem jest wybór właściwego partnera. Tylko sprawdzona firma z unikatowymi produktami może zapewnić Tobie stabilność na lata. Jeśli przyjrzysz się historii branży, to w ciągu ostatnich 50 lat powstało ponad 40 tysięcy firm i każda z nich twierdziła, że stanowi wyjątkową szansę. Rynek zweryfikował te twierdzenia. Do dzisiaj przetrwało tylko 10 tysięcy, a z tego zaledwie niecałe 100, czyli mniej niż 1% osiągnęło sukces. Obroty powyżej 100 milionów dolarów rocznie. Jedną z nich jest firma Monavi. Założona w 2005 roku w rekordowo krótkim czasie 3,5 roku, doszła do skumulowanego obrotu 1 miliarda dolarów. Jest to najlepszy wynik w historii branży.
W 2009 roku zostaliśmy uznani przez czasopismo Inc. 500, grupujące najszybciej rosnące firmy w Stanach Zjednoczonych, za numer 18 w zestawieniu ogólnym i numer 1 w kategorii żywność i napoje. Współzałożyciel i prezes firmy Dalin Larsen został uznany za przedsiębiorcę roku w USA przez Ernst & Young, jedną z największych firm konsultingowych na świecie. Już w 5. roku swojego działania Monavi weszła do pierwszej 20 największych firm branży. Wszystkie pozostałe firmy z pierwszej 20 były co najmniej 5-krotnie starsze niż Monavi. Większość z nich działała nawet na 50 rynkach świata. Na szczęście dla nas Monavi osiągnęła ten wynik przede wszystkim w USA. Jeśli słyszysz o Monavi po raz pierwszy, to oznacza, że jest to najlepszy moment na wejście w ten biznes. Stań się osobą, która wykorzysta właściwy moment na wejście do sprawdzonego modelu biznesu ze sprawdzonymi produktami i będzie współudziałowcem sukcesu Monavi w Polsce i w Europie. Według niezależnych ekspertów to właśnie Monavi jest najlepszą szansą na dobry biznes. Niezależny ranking MLM uznał Monavi za najszybciej rozwijającą się firmę MLM w Polsce w 2012 roku. Proszę Państwa, ja nie chcę powiedzieć, że Monavi jest najlepszą firmą na świecie, bo to by była bzdura. Tak nie można mówić, że jest dużo innych firm równie dobrych. Natomiast mogę powiedzieć to, co się wydarzyło, że jeszcze nigdy w historii tej branży założyciel tego typu firmy nie został przedsiębiorcą roku na rynku amerykańskim, gdzie jest 27 milionów prywatnych firm. Dalin Larsen został przedsiębiorcą roku według Ernst & Young, jednej z największych firm audytorskich. Pierwsze miejsce w kategorii żywność i napoje i tak dalej, i tak dalej. Tych rezultatów jest dużo. Dalej się przebojem do wąskiego grona, bo jest tylko 68 firm, które rocznie robią przynajmniej 100 milionów dolarów. Monavi jest w tym wąskim gronie, ale wszystkie inne firmy, które robią takie obroty albo większe, są przynajmniej o 20 lat starsze. Więc coś w tym wyjątkowego w tym jest. Oprócz tego, chciałem powiedzieć, czego nie było w filmie, Dalin Larsen jest wielkim wizjonerem. Ale zobaczcie, jak firma się rozwija, jest teraz na całym świecie, nie tylko w Ameryce. Zatrudnił dyrektora generalnego, nazywa się Mauricio Bellora. Niewiele mi to nazwisko mówiło, no bo skąd? Zacząłem szukać w internecie, okazuje się, że menadżer z najwyższej półki. Wszystkie firmy, w których był, doprowadzą do miliardowych obrotów. Dlatego ja uważam, że warto z taką firmą współpracować, bo to daje perspektywy, daje szansę, że to nie będzie współpraca na 5, 7, 8 lat, tylko może 20-30, bo są firmy tego typu, które są na rynku ponad 50 lat. Teraz chciałem Państwu przybliżyć zasady tego systemu konsumenckiego. I oczywiście na początek takie pytanie banalne, bo odpowiedź wszyscy znamy. Czy znasz kogoś, kto chciałby mieć lepsze zdrowie i więcej pieniędzy? Proszę Państwa, tak to działa. Zadbasz o swoje zdrowie, zaczniesz polecać swoim znajomym i mogą być z tego pieniądze. Ale oczywiście ktoś może powiedzieć, ale wiesz co, ja się zdrowo odżywię. Ja kupuję w sklepie z ekologiczną żywnością, super, to jest też wyjście. Tylko zwróćcie uwagę na to, że jeśli ma ktoś 40 lat i chce złamać statystyki i żyć dłużej niż powiedzmy 80 lat, to przez 40 lat jest skazana na wydatki. I nawet jeśli do tego sklepu polecił ten sklep kilku osobom, nigdy z tego tytułu nie dostanie żadnych pieniędzy. Więc jest to związane cały czas z wydatkami. A można to zrobić inaczej. Można to zrobić w takim systemie właśnie prokonsumenckim, gdzie jeśli zaczniesz to robić intensywnie, zaczniesz polecać znajomym, tak jak już wcześniej powiedziałem, może to być dochód pasywny dla Ciebie. Dlaczego? Ponieważ jest już mnóstwo ludzi, którzy to zrobili. Firma, tak jak powiedziałem, 50% z obrotu przeznacza na wynagrodzenia. W tej firmie w tej chwili jest ponad 220 milionerów dolarowych w Ameryce, ale jest dwóch pierwszych w Polsce. Ta osoba, która mnie zaprosiła, Artur Dzonek i Piotr Mosio. Oni już też skumulowanie zarobili w Monavi ponad milion dolarów. Kapitalny jest układ. Wszyscy mamy produkty w tej samej cenie. My tylko informujemy swoich znajomych. Zapraszamy na tego typu prezentacje. Jeśli oni zrobią to samo, to za każdym razem, kiedy nastąpi sprzedaż, my z tego tytułu dostaniemy jakieś wynagrodzenie. Kto zarobi najwięcej? Nie ten, który był pierwszy. Powiem Wam, ten, który był pierwszy w Polsce, nie zarabia prawie nic Monavi. Niektórzy wiedzą, o kim mówię. Najwięcej zarobi ten, który zbuduje największą grupę, największą społeczność ludzi korzystających z tych produktów. Słuchajcie, ja zaprosiłem do tego biznesu Piotra Gotowickiego, którego większość z Was na tej sali zna, przynajmniej połowa.
Piotr Gotowicki jest pozycję wyżej niż ja. Dlaczego? Bo się bardziej zaangażował, zrobił więcej spotkań. Więc plan marketingowy musi gwarantować, żeby to było legalne, musi gwarantować osobie, która przystąpi później, zarabiać więcej niż osoba, która przystąpiła wcześniej. Pamiętacie ten wzór na sukces? Potencjał razy zaangażowanie. I to działa w praktyce. Bo do tego może przystąpić każdy. Wszyscy do tego mogą przystąpić. Ale żeby odnieść sukces, to jest coś zupełnie innego. Trzeba się po prostu zaangażować, tak jak często mówi Robert Kiyosaki. Ale jak się zaangażujesz, to ten system jest w 100% zautomatyzowany. Ja już wam mówiłem, że to nie jestem ja na tym zdjęciu, ale półtorej roku to tak wyglądało. Przez półtorej roku nie zrobiłem ani jednego spotkania. Jak się tutaj zaczyna, jak się startuje? No bo skąd firma wie, że to z mojego polecenia ktoś kupił, że z polecenia osoby, którą ja poleciłem i tak dalej, i tak dalej? Ponieważ każdy z nas ma numer, każdy z nas ma tak zwany numer identyfikacyjny. I jest to widoczne, z czyjego polecenia został dokonany zakup. I od tego momentu, jak jesteś w Monavi, masz numer identyfikacyjny, masz dostęp do tak zwanego wirtualnego biura. I tam co tydzień, każdy piątek jest podsumowanie obrotów i we wtorek w tym wirtualnym biurze masz pieniądze, które nie są wirtualne. Możesz w każdej chwili przelać na swoje konto. Ale żeby zarabiać, jest w tej firmie coś takiego jak kwalifikacja. W każdej firmie jest coś takiego, czyli aktywność własna. Jak bardzo trzeba być aktywny? Ja Państwu powiedziałem, że jesteś w Monavi, kupujesz tylko na własne potrzeby. Jeśli nie chcesz robić biznesu, możesz sobie kupić raz na pół roku, raz na rok. To nikogo nie interesuje. Ale jesteś tutaj z powodu pieniędzy. Więc jeśli chcesz zarabiać pieniądze, a to jest biznes, który polega na duplikacji. Co zrobisz ty? Prawdopodobnie zrobią twoi partnerzy. Powinieneś być aktywny. Raz na 28 dni powinieneś być aktywny na 100 punktów. Ale co to znaczy 100 punktów? Zobaczcie, 100 punktów. To, o czym mówiłem. Zaskok jeden posiłek w ciągu dnia tym szejkiem. Plus dwie butelki. To jest opunktowane. 50 punktów i dwa razy po 20, 100 punktów. To jest twoja miesięczna aktywność. Ona cię upoważnia, żebyś wziął prowizję. Jeszcze musisz być zakwalifikowany. Co to znaczy? Do tego biznesu musisz w zasadzie, to jest wyjątkowy system, ponieważ budujesz tylko dwie organizacje. Masz mieć jednego aktywnego członka z lewej strony i jednego aktywnego z drugiej strony. Jeden dystrybutor, drugi dystrybutor. Ale co jeszcze można zrobić? Tą aktywność możesz zrobić na klientach preferowanych. Bo ja Państwu powiedziałem, że ja kompletnie nie sprzedałem, nic nie sprzedałem, ale zdarzyło się odsprzedać, ponieważ ludzie wiedzą, że to zajmuje od 5 lat. Poznali te produkty i regularnie ktoś mnie dzwoni: Andrzej, załatw mi paczkę RWF. A on nie chce być w systemie, on nie chce dalej klientem preferowanym, bo ma swój biznes, nie chce sobie głowy zawracać. Ja mu to odsprzedaję w takiej samej cenie, żeby nikt mi nie zarzucił, że zarobiłem 10 czy 20 zł. Ale takimi ludźmi, takimi klientami preferowanymi możesz zrobić swoją aktywność. Dwóch klientów preferowanych, którzy kupią po 4 butelki, jeden, 4 butelki, drugi i masz swoją aktywność. I oprócz tego jeszcze masz 25 dolarów za każdego klienta preferowanego. Tak jak już mówiłem, możesz to robić własnym tempem. Możesz to robić tak, że od czasu do czasu polecisz, dostaniesz jakąś prowizję, będziesz miał produkty taniej, czasem może za darmo, jeśli wykonasz tych poleceń więcej, ale możesz to zrobić, nie chcę powiedzieć zawodowo, bo tak jest ciężko wystartować, ale podejść do tego poważnie. Skoro jest to taki biznes, że w zasadzie nie ma żadnego ryzyka, inwestycji nie masz żadnej, jeśli rozpatrywać to w kategorii inwestycji do biznesu. Co znaczy zaangażować się tak na poważnie? Ja powiem Państwu, ponieważ mówiłem o tym, że jest ponad 220 milionerów, podaję to jako formę ciekawostki, bo to na pewno to są ludzie, którzy maksymalnie się zaangażowali, jednozawodowcy, ale na tego typu prezentacjach ja mówię o innych pieniądzach. O tym, jak w tej firmie zarobić 4000. Wiecie dlaczego? Ponieważ tylko 7% ludzi w Polsce zarabia więcej niż 4000. A powiem Wam, przy zaangażowaniu jest to bardzo realne. Średni ludzie to robią w firmie w 6 miesięcy. Ale co by było, gdyby to trwało 8, 10 czy 12 miesięcy i po 12 miesiącach zarobiłbyś ekstra 4000 zł? To tak fajnie brzmi ekstra, a większość ludzi pracuje za 1500, 2, 2500. Trzeba się zaangażować. I to zaangażowanie, moim zdaniem, polega na tym, Harv Eker mówi, jeżeli czegoś nie robisz codziennie, to się na tym nie znasz. Więc ja mówię, zrób dziennie jedno spotkanie. Nie sam, bo przecież nie umiesz, dopiero zacząłeś.
osobą, która cię zaprosiła. Ona ci pomoże, bo tak ten biznes działa. Tutaj w pojedynkę nie osiągniesz sukcesu, nie masz szans. Musisz pomóc ludziom, których zaprosiłeś. Mówi się w networku, zbuduj ludzi, a oni zbudują twój biznes i w tym nie ma żadnej przesady. Tak to właśnie działa. Więc 5 spotkań w tygodniu, to jest, ja mam takie założenie. Jeśli nie zrobiłem spotkania w poniedziałek i we wtorek, to w środę robię 3. Żebym miał dziennie jedno spotkanie, 5 spotkań. To jest to intensywne działanie. Oczywiście, kiedy stajesz się jednozawodowcem, możesz tego robić więcej. Ale ja mówię, żeby wystartować, żeby to nie było dla ciebie uciążliwe. Bo słuchajcie, uczenie się czegoś nowego, a to jest coś nowego dla nowych ludzi. To jest zawsze wyjście ze strefy komfortu. Ludzie tego nie lubią. Strefa komfortu to dobrze brzmi, ale jeśli chodzi o finanse, to czasem jest bardzo ciężko. A Hart Ecker mówi, jeżeli twoim priorytetem jest życie w komforcie, to mogę ci obiecać 2 rzeczy. Nigdy nie będziesz bogaty i nigdy nie będziesz szczęśliwy. I tak to właśnie w życiu jest. I słuchajcie, ważne jest to, że kiedy ty przystępujesz do tego biznesu, bo ktoś cię zaprosił, to nie jesteś sam. To jest bardzo ważne w tym, to co teraz mówię, ponieważ często ludzie boją się tego. Jak ja się tego nauczę, sam tego nie dam rady zrobić. Nie należy używać tej terminologii networkowej, ale osoba, która cię zaprosiła, to jest tak zwany twój sponsor. Nie zrozumcie tego źle. Sponsor to jest osoba, która jest za ciebie odpowiedzialna. Ona ma cię nauczyć tych podstawowych umiejętności. On ma zrobić z tobą pierwsze spotkanie, aż ty się usamodzielnisz. I to jest bardzo ważne. Dopóki tego nie umiesz, masz pomoc. I masz pomoc nie tylko od tej osoby, która cię zaprosiła. Są prezentacje miejskie. Jaki jest problem, słuchajcie, na tego typu spotkanie zaprosić swojego znajomego? Może to jest problem. Tego najlepszego znajomego zaprosić bez problemu. Ale jak się kończą te twoje super relacje, masz problem, bo nie wiesz, co przed sobą powiedzieć. I dlatego jest Uniwersytet Monami, gdzie ludzie się uczą tych podstawowych umiejętności, czyli jak zrobić listę, jak zaprosić kogoś na prezentację, jak zrobić prezentację, taką jeden na jeden. Po to nagrywamy tą dzisiejszą prezentację, żeby była jakimś wzorem do uczenia się. To nie ma być taka sama prezentacja. Każdy ma mieć swoją prezentację, ale od czegoś trzeba zacząć. I potem, jak wprowadzić nowego członka do zespołu. Są seminaria początkowe. W każdym z miast. We Wrocławiu jest seminarium, w Katowicach jest seminarium raz w miesiącu. Prowadzą je ludzie z doświadczeniem. I tam się ludzie uczą, ćwiczą, jak to robić, jak to umiejętnie robić. Są szkolenia weekendowe w Oście, są wydarzenia krajowe, są wydarzenia międzynarodowe i teraz bardzo dużo ludzi z Polski jedzie do Berlina, bo w Berlinie 1-2 marzec jest właśnie takie wydarzenie międzynarodowe. Tutaj w zasadzie powinienem trochę narysować na planszy, ale spróbuję to wytłumaczyć na slajdzie. Dlaczego akurat ten system, a przecież tych firm w Polsce działa około 100, mają różne plany marketingowe, mają różne. Ja w kilku firmach networkowych byłem, ale z tym planem miałem pierwszy raz do czynienia, bo Monavi to jakby zapoczątkowało. To nie jest plan binarny, czyli dwunkowy, tylko hybryda. Połączenie tego starego systemu i teraz nowe osoby, jasne, że nie wiedzą, o co chodzi, ale to łatwo wytłumaczyć. Zobaczcie, plany, które do tej pory działają, ludzie też zarabiają, ale są mniejsze możliwości. Mówię, tutaj jesteś ty i zaprosiłeś swojego pierwszego znajomego, drugiego, trzeciego, czwartego i tak dalej. To jest ta twoja pierwsza linia. Mówi się w networku, że pieniądze są z szerokości, a z głębokości jest stabilizacja. To się wszystko zgadza. Ale jest jeden problem. Ci wszyscy twoi znajomi są wobec siebie konkurencją. Wytłumaczę wam to na tym przykładzie. Jeżeli ten pan z tą kawą i ta pani chciałaby zaprosić jakiegoś X do współpracy, to nie ma takiej opcji, żeby ten X współpracował i z jednym, i z drugim. Albo będzie w zespole tego faceta, albo będzie w zespole tej kobiety. Co zrobiło Monavi? Zobaczcie, tu jesteś ty. Tu jest ten, już powiedziałem, ten sponsor, osoba, która cię zaprosiła. On ci pomaga budować tą jedną linię, w ogóle na początku ci pomaga robić z tobą spotkania. Nie za ciebie, z tobą. I zaprosiłeś jedną osobę i drugą osobę. To są właśnie te osoby. Ale teraz to małżeństwo to jest ich wspólna, to są ich wspólni znajomi. Tutaj nie było opcji, albo jest z nim, albo jest z nią, to małżeństwo. Tutaj wpisuje się ich na dół i obroty tego małżeństwa liczą się i jej, i jemu, i tobie, i tej osobie, która cię zaprosiła. Dlaczego? Ponieważ budujesz tylko zespół lewy i prawy. Zapraszasz na lewo i na prawo, na lewo i na prawo. I każdy buduje tylko dwie organizacje. A za co ci firma płaci? Płaci ci od tego, jaki obrót powstał pod tobą. Tak z grubsza. Bo słuchajcie, nie da się na takim pierwszym spotkaniu
na takiej prezentacji wejść w szczegóły, bo i tak tego nie zapamiętacie, ale osoba, która was zaprosiła, zna ten plan marketingowy i może go wam wytłumaczyć. Można być tylko konsumentem, klubowiczem, ale można się tym zająć zawodowo i mieć z tego biznes. Tylko pytanie, podobno wszyscy chcieliby mieć biznes. Paul Getty, kiedyś najbogatszy człowiek Ameryki, powiedział, że woli 1% z pracy 100 ludzi, niż 100% z pracy własnej. Ale wiecie, co on jeszcze powiedział? Jeżeli chcesz być niezależny finansowo, musisz mieć swój biznes. Znacie kogoś, kto pracuje na etacie i jest finansowo niezależny, jest bogaty? No ktoś mi powie, że ma znajomego prezesa banku. Tak, ale słuchaj, zawsze jest jakiś margines, tak? Zawsze jest odstępstwo, wyjątek od reguły. Ale generalnie nie. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Robert Kiyosaki to kapitalnie tłumaczy. To jest z książki Roberta Kiyosakiego Kwadrant przepływu pieniędzy. To była jego druga książka. Robert Kiyosaki podzielił ludzi na 4 grupy pod względem zarabiania pieniędzy, a tak zwane kwadranty. I każdy z was na sali, każdy z nas jest w którymś kwadrancie. Możecie być nawet w jednym, w dwóch, nawet w trzech jednocześnie. Ale co Robert Kiyosaki mówi? Podzielił te kwadraty na lewą stronę i prawą stronę. I on mówi tak, zrób wszystko, żeby się zaraz po prawej stronie. Dlaczego? On to tłumaczy. Ci ludzie z lewej strony, ci, którzy są na etacie, ci, którzy są samozatrudnieni, są ludzie, którzy sprzedają swój czas. Ile tego czasu może sprzedać? 8, 10, 12 godzin, może 16 na krótką metę, ale na pewno to będzie okupione utratą zdrowia. A zobacz, z lewej strony jest 95% ludzi, a tylko 20% światowych pieniędzy. Z prawej strony jest tylko 5% ludzi, a 80% światowych pieniędzy. Robert Kiyosaki zadaje pytanie, gdzie chciałbyś być? No, słuchajcie. Zrób wszystko, żebyś się znalazł po prawej stronie. No i oczywiście to jest bardzo komfortowa pozycja. Bycie inwestorem. Inwestor, upraszczając, to jest ktoś, na kogo pracują pieniądze. I zobaczcie, jakie pieniądze potrafią pracować. Można mieć 5000 zł na rękę, nic nie robiąc, pod warunkiem, że znalazłeś bank, który ci daje 5% na rok, jeszcze masz 1 200 000 zł. Więc takich osób jest stosunkowo niewiele, tak? Trzeba mieć te 1 200 000. Ale jest jeszcze jeden kwadrat. B, czyli biznes. Jest ten biznes tradycyjny. Słuchajcie, ja zatrudniałem 250 osób, a Robert Kiyosaki mówi, że nie miałem biznesu. Biznes się zaczął od 500 osób. Super, pomyślałem, może w Ameryce. Może u nas jest inaczej. Ale jest też inna definicja. Biznes tak naprawdę masz wtedy, kiedy masz kadrę zarządzającą, możesz sobie wyjechać na miesiąc albo na pół roku, wracasz, a to wszystko działa. To już wyższa szkoła jazdy i to trzeba mieć naprawdę dużo pieniędzy, żeby stworzyć tyle miejsc pracy. To nie są setki tysięcy, tylko to są miliony. Dlatego jest jeszcze inny rodzaj biznesu, tak zwana franczyza. Spotkaliście się z tym na pewno. McDonald's jest franczyzą, tych franczyz jest dużo. To jest w miarę sprawdzone, w miarę bezpieczne, ale też jest mały problem. A no jaki? No słuchajcie, żeby McDonalda mieć franczyzę McDonalda, to trzeba mieć podobno 1 000 000 zł. Tyle kosztuje franczyza. Więc można poszukać czegoś tańszego. I znalazłem. Jest taki miesięcznik czy kwartalnik, franchising się nazywa. I tam są przykłady sprawdzonych biznesów. I ten, o którym wam powiem, jest bardzo sprawdzony. Produkt jest bardzo chodliwy, bo to jest całodobowy sklep alkoholowy. Ludzie piją, więc na pewno by się sprzedawało super. Ale powiem państwu dalszą część. Trzeba mieć 240 zł, które trzeba zainwestować. Szacowany zysk przed opodatkowaniem mniej niż 6000 zł. Nawet gdyby to było gwarantowane, trzeba mieć 240 tysięcy, policzcie, ile potrzeba miesięcy i lat, żeby się te pieniądze zwróciły. A to jest jedna z tańszych franczyz. A myśmy się spotkali dlatego, żeby pokazać biznes XXI wieku. Marketing społecznościowy. To, co promują najbogatsi ludzie na świecie. Robert Kiyosaki o tym mówi. Donald Trump, którego wszyscy znacie, powiedział, nie wiem kiedy to było, ale powiedział, że gdyby stracił wszystkie swoje pieniądze i miałby jak wystartować, to poszukałby dobrej firmy networkowej. Warren Buffett, najbogatszy inwestor, jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Pierwszy, drugi albo drugi, albo pierwszy, to się zmienia, ale najbogatszy na świecie. Sam ma 3 firmy networkowe i promuje ten biznes jako biznes bezpieczny, bez ryzyka. Co może stracić? Czas. Nic więcej, tylko czas. Jak wystartować w tym biznesie? Tu już przechodzimy, słuchajcie, do pieniędzy. Myślę, że nikt mi nie zarzuci, że było mało o produkcie,
bo kiedyś było tak na prezentacji, pamiętam, no tak, tylko o pieniądzach, a produkt? Słuchajcie, powiedziałem dużo, no nie mogę książki wam przeczytać, ale myślę, że gdyby ten produkt nie był sprawdzony, gdybym ja go z samochodzie on nie używał, nigdy bym tu nie stanął. Produkt mamy naprawdę z górnej półki. Pewnie są firmy, które mają równie dobre produkty, ale ta firma bardzo solidnie się dzieli, 50 na 50, dlatego ja znalazłem swoją szansę tutaj. Jest coś takiego jak pakiet startowy. Ale słuchajcie, też jest ważne to, że w tym biznesie możesz wystartować za 117 zł. Żeby to było jasne, możesz. Masz dostęp do produktu, nie ma problemu. Tylko wtedy nie zrobisz biznesu. Dlaczego? Ponieważ wynagrodzenie, pieniądze są z przepływu pieniędzy. Firma robi obrót, 50% daje na wynagrodzenie. Więc dlatego jest coś takiego jak pakiet startowy. Super, to jest taka weryfikacja. Słuchajcie, jak napisali jesteśmy, wszyscy chcieliby być bogaci. A my szukamy tych, którzy nie tylko by chcieli być bogaci, tylko są jeszcze w stanie coś zrobić w tym kierunku. Dlatego, tak jak powiedziałem, to jest biznes duplikacji i prawdopodobnie, tak jak ty do tego biznesu przystąpisz, tak przystąpią twoi znajomi. Więc wybierz sobie pakiet stosowny do twoich możliwości, do twoich oczekiwań. Jak chcesz mieć mały biznes, wybierz sobie pakiet za 995 zł, bo prawdopodobnie tak będziesz to duplikował ze swoimi znajomymi. Ale jeśli chcesz zrobić większy biznes, to pomyśl o większym pakiecie. 500 punktów, może 1000, a może jak masz szeroki krąg znajomych i to są ludzie z biznesu, może 1500. Każdy ma wolny wybór. Tutaj nie ma żadnego przymusu. Ale to jest ważne. Jasne, będziesz miał, nabierzesz przekonanego produktu. Używając produktu będziesz miał ich więcej na początku, będziesz używał, odstąpisz, może dasz babci, ciotce, komuś, kto ma jakieś dolegliwości, zobaczysz, jak zareagują na używając tych produktów. Przede wszystkim właściwy przepływ pieniędzy. Są firmy na polskim rynku, gdzie ktoś ma w ogóle 1000 ludzi, nie chcę mówić, jaka to jest firma, chyba się mała już ku upadkowi, ma 1000 ludzi, a dostał wypłatę 1000 zł. Dlaczego? Bo wszyscy patrzą jeden na drugiego, ten z dołu, czy już coś kupił. Nie ma przepływu gotówki. Monavi jest inaczej, jest coś takiego jak automatyczna wysyłka. Przed Monavi w Polsce tego nie było nigdy. Nie wiem, czy teraz jest w jakiejś firmie, ale Monavi to wprowadziło i na początku to tak było, ach, to mnie mają, muszę kupić co miesiąc, tak? A wierzcie mi, że to jest super narzędzie dla nas, dystrybutorów, ponieważ gwarantuje nam pewne rzeczy wynikające z planu marketingowego, ale nie chcę tego tematu rozszerzać, ale zaufajcie mi, to jest to możesz w każdej chwili wyłączyć. Jednym kliknięciem, nie ma nic, nie przesyłają. Ale jest coś takiego jak kumulacja punktów. To są już szczegóły planu marketingowego. Gdybyś zapomniał kupić, to może ci przepaść, mogą ci przepaść punkty. A są ludzie, którzy mają po 1, 2, 3 miliony punktów w tej mocniejszej organizacji. A to jest 100 tysięcy, 200, 300 tysięcy dolarów. Gdybyś nie był aktywny, to ci przepada, wykasuje się. Automatyczna wysyłka gwarantuje ci, że to masz. Że o tym nie zapomnisz. I to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie ma pieniędzy, pytanie, czy ty chcesz działać, bo pieniądze nie jest problem, ponieważ ty masz gwarancję. 14 dni, jeśli oddasz wszystkie produkty, firma ci zwróci 100%. Będziesz działał 3 miesiące, dokładnie 90 dni, wiesz, że to nie jest dla ciebie, oddasz produkty, firma ci zwróci 90%. Więc ta wymówka, że nie mam pieniędzy na start, to jest nieprawda. On w to nie wierzy. On w to jeszcze nie wierzy. Bo gdyby w tym zobaczył biznes, to wierzcie mi, że gdy miał gwarancję, że po 6 miesiącach będzie zarabiał 4-5 tysięcy, każdy znajdzie pieniądze. Bo to jest tak jak w tym przykładzie z telewizorem. Większość ludzi nie mają pieniędzy, ale jakbym się dzisiaj zepsuł telewizor, to jutro idą i kupują. Tak jest. I mamy system, sprawdzony system 10 kroków. System stworzony przez Randy'ego Schroedera, jednego z najlepszych ludzi w tej branży. I on powiedział bardzo mądrą rzecz. Wszystkie błędy w tej branży są już popełnione. Są tylko nowi ludzie, którzy popełniają stare błędy. I tak jest. I chcę wam powiedzieć, że robiąc to od 8 lat, nie miałem ani jednego przypadku, że ktoś to zrobił po swojemu i osiągnął sukces. Ktoś powiedział, że czas jest bardzo dobrym nauczycielem, ale zabija wszystkich swoich uczniów. I tak jest, więc nie róbcie tego po swojemu. Nie próbujcie po tej prezentacji iść do swoich znajomych i się pytać, czy oni by w to weszli. Bo ja wam mówię bez chodzenia, oni w to nie wejdą. Zacznijcie od siebie, a potem z osobą, która was zaprosiła, zgodnie z tym systemem 10 kroków, zaczniecie działać. Jest coś takiego jak EOB, Executive Order Bonus, premia za pierwsze zamówienie. To jest też powód, żeby kupić
lepiej kupić pakiet większy niż mniejszy. Ale tak jak mówię, nie chciałbym, żeby ktoś to odebrał jako jakiś nacisk. To ty decydujesz, na jakim pakiecie chcesz wystartować, a ten, który cię zaprosił, macie tylko wytłumaczyć plusy i minusy bycia na małym albo na większym pakiecie. Ale tu jest taka tabela, która obrazuje, jak to jest z tą prowizją za pierwsze zamówienie. Jeżeli przystąpiłeś na przykład na pakiecie za 1000 punktów, to jeśli twój partner przystąpi na pakiecie za 500 punktów, ty dostajesz 100 dolarów. W firmie nastąpił konkretny obrót, firma sprzedała produkt, ty dostajesz jednorazowe wynagrodzenie. Ale jeśli twój partner przystąpił też na 1000, dostajesz 200 dolarów. Gdyby to było 1500, 1500, jest 300. A co jest istotne, co warto zwrócić uwagę? No to jest ok, dobrze, super. Co jest istotne? To, że jeśli przystąpisz na małym pakiecie, na tym najmniejszym, to masz małe szanse na wyższą prowizję, dlatego że jeśli nawet trafisz na kogoś konkretnego i ten ktoś konkretny powie, ale ja startuję, tak powiem, na maksa 1500 punktów, to ty i tak dostajesz 40 dolarów. Szkoda tych 260 na przykład, tak, czy chociażby 160. Dlatego to trzeba rozważyć, na jakim pakiecie chcesz wystartować i mieć w głowie to, w razie czego mam gwarancję 14 i 90 dni. Razem z pakietem dostajesz materiały wspomagające w postaci płyt i książka, dobrze powiedziałem, broszur opracowanych przez Randy'ego Schroedera, jak w tym biznesie wystartować, jak się rozwinąć. Jest prezentacja filmowa i ta dzisiejsza prezentacja też będzie nagrana, tak jak powiedziałem, po to, że jak ktoś będzie chciał posłuchać, no to i się nauczyć, to może z tego wziąć coś dla siebie. Każdy ma stronę internetową i to, co jest ewenementem w tej chwili na skalę Polski. Uniwersytet Monawi. Słuchajcie, ile ludzi wchodzi do Monawi, do wszystkich networków, ilu odpada. Straszna jest rotacja. Dlaczego? Ja to tłumaczę w ten sposób. Ja mogę powiedzieć, chociaż to zawsze źle brzmi, że ja jestem w tej branży zakochany. Obojętnie jak to brzmi, ale żebyście to zrozumieli, tak jak ja to czuję, to jest tak, że ludzie są na prezentacji i mi się to się podoba. Ale to nie idzie się od razu zakochać. Może to jest zauroczenie. A linia między miłością a nienawiścią jest bardzo cienka. A ta między zauroczeniem a nienawiścią jest jeszcze cieńsza. I teraz on zrobi jedno spotkanie, drugie, trzecie, a nikt nie wchodzi. I nagle to mu się podobało, a teraz zaczyna na tą branżę pisać w internecie różne historie, bo jemu nie wyszło. Dlatego jest ten uniwersytet Monawi. Bo kto nauczy się tych czterech umiejętności, lista, zapraszanie, prezentacja, wprowadzenie nowego członka do zespołu, będzie miał większą wiedzę, świadomość tego, że ten biznes się buduje idąc od porażki do porażki, nie tracąc entuzjazmu. To jest trudne. A ten, kto o tym wie, że kogo to spotka, że zrobi 10 spotkań, jeden albo dwóch, się zainteresuje. Słuchajcie, robimy to, czego nie chcą robić inni. Po to, żeby w przyszłości mieć to, czego inni nigdy nie będą mieli. Jeżeli chcesz robić to, co robią wszyscy, to będziesz miał to, co mają wszyscy. Kiepskie wypłaty, urlopem cię puści szef i po 40 latach dochód pasywny. 30% tego, co zarabiałeś przez 40 lat. To jest perspektywa, to mają wszyscy. Tak. Więc jeżeli chcesz to zmienić, musisz się nauczyć czegoś nowego. To wszystko się dzieje poza strefą komfortu. Człowiek się rozwija tylko wtedy, kiedy nie ma uczucia komfortu. I to trzeba wiedzieć, zaakceptować. Inaczej nie osiągniesz sukcesu. Proste. Ale lepiej to wiedzieć, bo jeśli tego nie wiesz, szybko się zniechęcasz. I z miłości robi się nienawiść. I teraz słuchajcie, ostatnia kwestia. Te pieniądze, o których ja mówię, brązowy kierownik, 4000 zł. I teraz nie wdając się w szczegóły tego wszystkiego, bo już wam powiedziałem, że tylko 7% ludzi zarabia więcej niż 4000. Więc super pozycja. A brązowy kierownik to jest pierwsza pozycja kierownicza w tej firmie. I powiem wam, że bardzo realna, łatwo ją sobie wyobrazić. Wiecie, że karton to są 4 butelki. Tak? W kartonie są 4 takie butelki. I wszyscy, którzy są w firmie, kupują minimum jeden karton. Ja kupuję 3 kartony, 2 RWL, to jest minimum, które kupuję. Ale słuchajcie, brązowy kierownik to jest 20 kartonów z lewej, 20 kartonów z prawej i tak co tydzień. To nie są jakieś wagony towaru. 20 kartonów z lewej, 20 kartonów z prawej. I jeśli to się co tydzień powtarza, to jest właśnie takie wynagrodzenie. I to się nie stanie z dnia na dzień. Potrzeba na to czasu. To jest to, co powiedziałem, że bądź aktywny, rób 5 spotkań w tygodniu. Wtedy to jest bardzo realne. Możesz do tego dojść. I jeszcze raz zadam to pytanie. Czy byłoby interesujące po 10-12 miesiącach zarabiać ekstra 4 tysiące? Jasne, żeby było. Gratyfikacje w tej branży są przesunięte. Na początku musisz się napracować za niewielkie pieniądze. Ale później nie musisz wiele pracować, a pieniądze mogą być bardzo, bardzo konkretne.
To już są wyższe pozycje. Tutaj mamy Silvera. Silver tutaj jest dlatego, że już jest dopłatą do samochodu. Osiągasz tą pozycję, masz dopłatę do samochodu. Od 400 do 1000 dolarów. Jeszcze wpłata początkowa. Nie pamiętam, jak ona jest wysoka, ale też jest konkretna. Jeśli jest to nowy samochód, a nie ma wymogu. Nie musi to być nowy samochód, może to być samochód używany. Od Golda są interesujące wyjazdy. Od Diamenta, jeśli jesteś Diamentem, co roku lecisz z osobą towarzyszącą na Hawaje. Myśmy teraz w listopadzie byli na Hawajach. Pokaźna grupa, ponad 30 osób z Polski. I jeszcze ci firma daje 1000 dolarów na wydatki. Super. Szkoda, że tak daleko. Na tym polega atrakcja, tak? 20 godzin w samolocie. Siatkami oczywiście. No, ale warto. Bo kiedyś pamiętam, jak się było, ja nie wiem jak wy, ale jak ja byłem dzieckiem, a coś było takiego nierealnego, a pojedziesz, do Honolulu małpy straszyć. Pamiętacie to? A teraz powiem się znalazłem w Honolulu. Kurczę, coś. A ja myślałem, że to Honolulu to wymyślone coś, tak? Wtedy, jak byłem dzieckiem. Tu są ludzie, którzy osiągnęli sukces w Monami. No nie będę wam już, to jego prawie wszyscy znają. To jest Niemiec, ale Polak, ponieważ ożenił się z Polką, Dietmar, wszyscy go w zasadzie lubią. Może ze zrozumieniem czasem. Ale jest bardzo, bardzo sympatyczny. Tu jest Sława, która budowała ten biznes w zasadzie nie wychodząc z domu, ponieważ ma dziecko chore i nie może jej zostawiać samej w domu, więc zapraszała ludzi do domu i osiągnęła poziom Diamen. Tu jest kolega z Sosnowca, tu drugi też, Darek też jest z Sosnowca czy z Katowic. Ale też ze Śląska. Tu jest Michał, młody chłopak, który też pożegnał się z etatem, mieszka w Irlandii. I tu parę jeszcze innych osób na pozycji błękitnego Diamenta, między innymi ja z żoną. Zwróciłem uwagę na to akurat moje zdjęcie, bo przeważnie jestem sam. W zasadzie żona nigdy ze mną nie jeździ, chociaż jest na zdjęciu. Tu jest Piotr Gotowicki. Człowiek, którego zapraszałem przez 3 miesiące, nie chcę tego robić, miał największą agencję ubezpieczeniową w Tychach, 10 tysięcy klientów. I Andrzej, no wszystko się zgadza, mam tylu klientów, tylko kasa mi się nie zgadza. Nie idę do przodu. Nie znał tej branży, zaczął poznawać, polecieliśmy razem do Stanów, a teraz jest jednym z polskich czołowych liderów. Bardzo kreatywny, on tworzy te prezentacje. I on nie widzi innej możliwości zarabiania, tylko Monavi. Jego żona przed Monavi chodziła w gorsecie. Na szyi miała gorset. Pamiętam, bo się znamy z Piotrem przyjaciół, znamy się od dawna. Nie wiem, jak długo piła, ale jak przestała nosić gorset, Monavi. Jak przestała nosić gorset, już go nigdy więcej nie ubrała. I te czarne diamenty, o których powiedziałem, tak? Piotr Mosio, dzięki któremu między innymi to Monavi jest w Polsce, bo on robi prezentację ze Stanów, to w zasadzie przypadek sprawił, że z Randy Schroederem znali się w Stanach i to Piotr Mosio w zasadzie spowodował, że Monavi weszło do Polski, do Europy przez Polskę. To jest też fenomen. Nigdy firma tego kalibru nie weszła jeszcze nigdy do Europy przez Polskę. To jest pierwszy raz i nie wiem, czy nie ostatni. Bo to się musi naprawdę dużo rzeczy zbiec, żeby coś takiego się stało. A tu jest mój sponsor, Artur Ozone. To jest człowiek, który zjeździł Polskę wzdłuż i wszerz. To już nikt to nie wierzy, że to odpali, bo nie było przecież produktu. On wierzy. I teraz zbiera owoce. I proszę Państwa, na zakończenie lepiej być wcześniej niż później. Obojętnie jak to odbierzecie, ale taki jest ten plan marketingowy. Jeśli tu jesteś Ty, to tam wpadnie inna osoba, bo sponsor może ją zapisać do systemu. Może zapisać ta następna osoba. Ale jeśli się będziesz wahał, będziesz czekał, to może się zdarzyć, że wylądujesz tu na końcu. I wtedy Twój obrót będzie się liczył im wszystkim. Ale gdybyś się szybko zdecydował, to ich obrót liczyłby się tobie. To jest taki niuans tego planu marketingowego, że słuchajcie, ryzyka nie ma żadnego. Wpiszcie, teraz jest taka opcja od 1 lutego, wpiszcie choćby klient jako klient preferowany. Jesteś w systemie, nie było tej możliwości, do tej pory nie było, teraz jest. To cię do niczego nie zobowiązuje. Kupujesz sobie 4 butelki, jesteś klientem preferowanym i jesteś w systemie i sobie myśl, jak długo chcesz. Ale jeśli ci ludzie działają, to się może okazać, że za miesiąc, dwa, trzy jest tam 10-15 osób, a niechby jedna, ta właściwa, Piotr Gotowicki na przykład, by się tam trafił taki odpowiedni. Możecie zbudować połowę biznesu. Tak więc myślcie, tak jak ten gość tutaj sugeruje, intensywnie, wybierzcie decyzję, podejmijcie decyzję odpowiednią dla siebie, chyba że macie inną opcję. Moja wam ta jest bezpieczna, to jest branża wellness. Możemy zadbać o swoje zdrowie, o zdrowie swoich znajomych, najbliższych.
o swoje finanse i o finanse naszych znajomych. Ja nigdy nie mówię nikomu, że to jest łatwe. Bo to się wiąże, to się odbywa poza strefą komfortu. Umysł zawsze ci podpowiada, nie ruszaj tego, to jest coś nowego, nie znasz się na tym. Bo priorytetem umysłu jest przeżycie. To jest normalne. Ale ja mówię, a jak pierwszy raz zacząłeś jeździć na łyżwach albo na rowerze, to było uczucie komfortu czy dyskomfortu? No dyskomfortu, bo się parę razy wywróciłem. Tak samo jest tutaj. Trzeba podjąć wyzwanie. To nie jest komfortowe. Ale jak to zrobisz wiele razy, to staje się to normalką, tak jak jazda na rowerze, jak jazda na łyżwach, czy jazda na rolkach. Więc ja wam też życzę, podejmijcie dobrą decyzję. Wykorzystajcie swoją szansę. Nic nie ryzykujecie. Dziękuję wam za uwagę.